moi drodzy, jechałem do Ostrołęki pod Przytykiem koło Radomia na startowisko do Irka w oczekiwaniu na kolegów z Radomskiego Stowarzyszenia Paralotniowego. Kolega dzisiaj z Masłowa, spod Kielc, leci do Szydłowca, a w Szydłowcu stowarzyszenie przejmuje Orła, gdzie w sztafecie będzie leciał aż tutaj do nas, do Ostrołęki. Z Ostrołęki poleci dalej do Radomia. Z Radomia kolejni piloci przekażą go mi w Brzuzie, a ja przelecę do Ryk koło Dęblina, przekazując go kolejnej osobie. Także w oczekiwaniu na kolegów pokażę wam startowisko. Dużo łąk. Wiatr dzisiaj praktycznie żadny. Małe okienko pogodowe. Bajka. No i przenieśmy się na chwilę do Szydłowca na startowisko. No i orzeł został przekazany w Szydłowcu. Koledzy z Radomskiego Stowarzyszenia Paralotniowego wystartowali, a koledzy z Szydłowca w tej chwili właśnie towarzyszą pilotom naszym, którzy lecą do Ostrołęki już z orłem na pokładzie. Jeszcze tylko chwilę na pożegnanie i w drogę do Ostrołęki. Orzeł mija góry, pola, lasy, miasta, miasteczka, a obecnie znajduje się nad Szydłowcem. Piloci z Radomskiego Stowarzyszenia Paralotniowego lecą po trasie Szydłowiec-Ostrołęka. Jest to odległość około 20 km. Pogoda rewelacyjna, dopisała pilotom przy przelocie, a wiatru w ogóle praktycznie nie było. Piloci lecą, robi się coraz później, słońce coraz niżej, a my przenieśmy się do Ostrołęki. Piękny zachód słońca. Rajmund z grupą już wystartowali z Szydłowca. Właśnie przeprowadziłem z nimi krótką relację radiową. Warun mają rewelacyjny, w powietrzu masełko. Zostało im do przelecenia około 20 minut. Także od 20 do pół godziny powinni być już tutaj u nas na startowisku w Ostrołęce. Także czekamy na nich. Niebawem powinny tutaj na startowisko również dotrzeć ich żony, które odebrały samochody z Szydłowca i jadą tutaj, aby odebrać również swoich mężów ze startowiska. No i ponownie znajdujemy się na pokładzie motoparalotni. Zapraszam do podziwiania widoków. Orzeł ma jeszcze do przelecenia bardzo długą drogę, ponieważ leci dookoła Polski. No i zażyczył sobie zobaczyć jak najwięcej podczas tego przelotu, więc koledzy jeszcze lecą nad Zalew Domaniowski. Piloci właśnie dolecieli do miejsca docelowego, więc przenieśmy się na startowisko. No, cała grupa już leci. Właśnie wracają
z trasy, byli przed chwilą też na Domaniowie, nad zalewem i już niebawem orzeł będzie u nas. No i moi drodzy, właśnie jest ta chwila, kiedy cała ekipa do nas tutaj dotarła. Ekipa dotarła również drogą naziemną. Irek. I jeszcze jedno skrzydełko. Bardzo ładne. To jest to, co lubią tygryski najbardziej. Irek. No i za chwilę orzeł powinien wylądować. Ciekawe, kto ma orła przy sobie. Najprawdopodobniej prezes Radomskiego Stowarzyszenia Paralotnego Rajmu. Tomek na ziemi. Bardzo ładnie. Drogą naziemną też dolecieli, dojechali. Cześć. Cześć wam wszystkim. Miło was widzieć. Relacja na żywo. To pozdrawiamy wszystkich. Również cała grupa PPGanci, PPG Polska również ogląda. Witam serdecznie was. Relacja na żywo. Witamy naszego operatora. Kolejni piloci lądują. Mówię, ciekawy jestem, który z nich ma naszego orła. Chyba nasz orzeł, co? No, możemy się zakładać, którym? Może przerzucili w powietrzu? Być może. Tomek. Cześć. Cześć. Jak tam relacja? Powiedz, jak ty lot? Luks, kurna, dzisiaj rewelacja. Warunek super. Wiaterek idealny. Prawie wcale nie. Orzeł bezpieczny doleciał? No jeszcze fruwa. Nie, tak podchwytliwe pytania zadaję, bo nie wiem dokładnie, kto go przejął. No Rajmund. A, no to tak myślałem, no. Mogłem się zakładać. Troszkę zimno, ale super. Słuchaj, dobrze się ubrać. Najważniejszy jest hard ducha. Tak jest. No, także zobaczymy, czekamy na orła, który już wyląduje. Idziemy do kolejnego latacza. Irek na ziemi. Tak, cześć, tak, Irku. Jestem. Cześć, cześć. Jak tam się podobało dzisiaj na przelocie? Super, super. Warun dobry. Cisza, spokój. Zrobiliśmy jeszcze małe kolanko nad zalew i przylecieliśmy tutaj. Super, właśnie słyszałem, że byliście nad Domaniowym, także trochę fotek tak, zrobiliście do relacji. Tak, i byliśmy jeszcze w Szydłowcu nad zamkiem. No to pięknie. No to teraz gdzie po trasie będziecie lecieć? Do Radomia z orłem, żeby go przyjęli? Tak. Dokładnie do Wsoli. A, czyli do Mariusza, do Wsoli, a Mariusz z kolei będzie leciał z orłem do mnie do Brzuzy. Dokładnie. Fajnie, dzięki. Dzięki. Idziemy do kolejnego pilota, który towarzyszył w przelocie orłowi. Cześć. Witam. A tobie jak się leciało? Bardzo dobrze. Zadowolony z przelotu? Bardzo. Ile kilometrów zrobiliście w powietrzu? Okay. Pierwszy mój dłuższy przelot orłem. No to piękne.
Fajnie. No i orzeł ląduje. Idziemy sprawdzić, czy orzeł nie zaginął w akcji. Prezes Stowarzyszenia Radomskiego Paralotniowego, który mniemam, że ma orła ze sobą, że orzeł nie odleciał. Sprawdzimy. Sprawdzimy. Jest opakowanie, jest worek. Cóż my w tym worku mamy? No moi drodzy, wyłania się. Jest maskotka orła, orzeł doleciał. Witamy serdecznie orła na ziemi mazowieckiej. Witamy. Przyleciał z Szydłowca do Ostrołęki. Super. Już jestem, melduję się. Witam. Przyjmuję Irek. Przyjmuję, tak. Irek jest pilotem tutaj z Ostrołęki. Słucham? RSP Ostrołęka. RSP, tak, Ostrołęka, no jak najbardziej Radomskie Stowarzyszenie Paralotniowe. Tak, oczywiście. Tak, i będzie przelatywał przy kolejnym dobrym warunie do Radomia, do Piastowa, do Psoli, gdzie Mariusz od niego odbierze orła. Tak jest, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Także orzeł wylądował. W tej chwili już spotkanie poza formalne, jest i ciasto, bardzo dobre, integracja. Trzeba się posilić. Czyli zbieramy, Radomskie Stowarzyszenie zbiera na Fundację Iskierka, ja jako pierwszy rzucam. Nie filmuję, ile kto daje. Proszę ode mnie. Później podliczymy i powiemy, jaka suma będzie przeznaczona na fundację. Fajnie, dziękujemy bardzo. Również dziękujemy. Chociaż przejdę na drogę, po cukierku. Ja dziękuję. W ogóle nie poszedł. Na drogę? Ja tego chcę usunąć. Ania, na drogę? Na robistę. No i na zakończenie dzisiejszego dnia piękny, wspaniały zachód słońca. Orzeł doleciał tam, gdzie powinien dolecieć. Także ja Was serdecznie zapraszam na kolejne relacje i oczywiście do subskrybowania kanału Skrzydła Mazowsza.